Witam Was w kolejnym odcinku z Disciples 2 Mroczne Proroctwo. No tak, ostatnio przebiliśmy się delikatnie, no może nie delikatnie, ale z buta po prostu się tutaj wbiłem tak jakoś do krasnoludów. Na razie żadnego zagrożenia z ich strony nie widzę, aczkolwiek tutaj no już jakieś takie jednostki pojedyncze są. To ten sklep, co tu było? Czego sprawdzałem? Aha. To były te pierdółka. Dobra, ale ja tu chyba te ważniejsze rzeczy posprzedawałem już, dobra. Także... Moment, zapomniałem co było głównym celem. Taladriel... Taladriel trzeba było zabić, co nie? Tak, i ochronić Krefutera, okej. Panie! I znaleźć tereny elfów, to pewnie gdzieś bardzo daleko to będzie. A tutaj mamy Imperium i chyba ich stolicę nawet. Złodziej, to jakiś inny. Smak cierpienia. No, kozak. Nie ma co. Ci strzelcy, kurcze. Mój odcień jednak tego nie przeżyje. Dobra, wiecie co? Nie będę się bawił. Czy ja widziałem? Coś tu pominięcie było? Nie, nieważne. Tak was załatwię. Odcień padł przez to, że no, tu jest ich trzech. Ewentualnie mogę to inaczej zrobić. Chociaż wtedy straciłbym ruch bohaterem. Moment, czy ja mam w ogóle jakieś... Mam, aż 10. Ja to miałem sprzedać w ogóle. Zapomniałem o tym. Ale teraz się to przyda. Zgładzić ich. Daję tobie oto miksturę życia. I może to. Poznają smak cierpienia. Pięknie paraliż wszedł od widmowych wojowników. Ten główny dowódca jeszcze przeżyje. Tylko problem jest taki, że jak ja teraz wskrzeszę ten odcień, to on go chyba zabije. Albo i nie. Tylko dostał mniej expa, może dlatego, że ruchu nie miał. Szkoda. Ale zawsze coś. 5 eliksirów uzdrowienia, to zaraz sobie to wykorzystam. Dobra, na razie więcej nie trzeba. Poznają smak cierpienia. A to jest zwykłe miasto, nie stolica. Zbyliły mnie te budynki dookoła. Co ja z tobą miałem zrobić? Nie mam pojęcia. Muszę cię wziąć na dół. A, tutaj jeszcze mana śmierci była, no. To tobie też musisz zająć. Zgładzić je. Ja mam tyle kasiory. Co z tym zrobić teraz? Szkoda, że nie da się many kupić za tą kasę. To by było całkiem fajne też. Albo odwrotnie, żeby manę dało się sprzedawać na kasę. Walnął czara i myśli, że jest koks, tak? Aż ty skubańcu. Oh.
Nie, mój wojownik! Co teraz? Przegram to. Jednak to przegram. Dobrze się tu ogarnęli, że mi jednego ducha zabili. Teraz, no nieważne kogo, sparaliżuję, to i tak mi dowódca padnie. A jednak nie. To i tak jest bez znaczenia, bo już to przegrałem. Może skubańcy, nie? Ja wiem, co zrobię. Ja wiem, co zrobię i wam się to nie spodoba. Gdzie wy macie te oddziały? Tu. Może złego Enta? Ciekawe, czy coś tam poradzi. Chociaż on ma mało HP też. A to jest gargulec! To jest zupełnie inny oddział. Koszmar bardziej by się przydał. To był w sumie głupi pomysł. Tylko straciłem manę. Nie, nie, nie. Tu trzeba inaczej. Muszę jakiegoś czara zadającego obrażenia tutaj sobie ogarnąć. Najlepiej to bym z czwórki wziął, ale nie mam tyle many. Kurczę! Zniszczenie smoka. Tu kamienie runiczne. Też nie ma jak. No to z dwójki, niestety tylko 30. Ewentualnie. Kurczę, mogłem to zrobić. Dobra, jeszcze raz wczytujemy. A teraz się przyda ten czar. Nie dostanę w twarz żadnym spelem. Jeżeli go sobie tutaj wezmę. Ten cień. Zgładzić mi chłopisa na śmierć. Tu nie mogę tak daleko, jak widzę. Dobra, mam nadzieję, że się udało. Zgładzić ich. Tutaj jeszcze raz muszę z nimi walkę podjąć. Cofam się do tyłu. Nie, tu nie ma się co śmiać w sumie. O, jeden HP! Jeden HP, mości panowie! Odcień przeżył. I paraliż. Jest paraliż, dobra, świetnie. Udało się odcieniowi przeżyć, nie wierzę. Jeszcze awansować. Nie no, tu już muszę zapisać, obowiązkowo. Tego już nie zamierzam powtarzać. Poznają smak. Bo takiego szczęścia już mieć nie będę. No i czekamy. Oni raczej już tutaj czara żadnego nie użyją, bo tam im mgłę dałem. Swoją drogą na tego mojego głównego rycerza chyba też bym musiał rzucić tą mgłę. Bo inaczej, no... Zanim w ogóle tam dolecę gdziekolwiek, to mi powybijają wszystko tymi czarami. Nie będą nadążać się leczyć. A teraz zrobił coś innego. Teraz zaatakował tym z gargulcem. Świetnie. Po prostu już gorzej być nie może. Jeszcze chybienio. Nawet nie podejmuje walki.
Dlaczego nie mogłeś zaatakować tym, co wcześniej, kurczę? Tylko gargulec. Ja wam dam. Jeszcze raz. O coś tak jakoś... Nie potrafię przewidzieć ich ruchów. Cały czas robią coś, czego nie potrafię skontrować. Panie... Poznają smak cierpienia. Panie, zgładzić ich. No to wydaje mi się, że w tym momencie mogę zrobić tylko jedną rzecz. Mógłbym do tych Morty zrzucić. Gdyby to się udało. A ci znowu tą swoją włócznię. O, szpiega znaleźli. Ciekawe. Kurde, no podszedł tam i teraz czara walnie. No jakże. I teraz dobije mi tym gargulcem. A nie, tu już kurczę ktoś inny leci. Ale oni są upierdliwi, no nie mogę nic zrobić. W ogóle skąd się ten złodziej wziął? Oni się zbyt sprytni stali, co jest? Ale moment, bo mam kasiorkę, to mogę jeszcze jedną rzecz zrobić. Panie. Tego ekspa nie jest tu zbyt dużo, to po prostu zrobię jeszcze jeden taki oddział, taki sam. Czyli tu był wojownik i dwa duchy. Albo i trzy nawet. Bo mógłbym po prostu rozwalić tego złodzieja, który tu czatuje. Skubaniec. Gdzieś tam w las, a tędy. Poznają smak cierpienia. No i pozamiatane. Panie. Teraz jeżeli chcą mnie zaatakować, no to muszą tam wejść. Bez rzucania czegokolwiek. Złodziej już wam nie pomoże. Ale są upierdliwi jednak, muszą zaatakować, tak czy siak. Tu mam chybienie, świetnie. Oczywiście obowiązkowo. Muszę tego gargulca sparaliżować i tego drugiego. Bo inaczej mi zabiją moje duchy. Nie, chybienie? Serio, chybienie? Oni dostali, znaczy ja dostałem wcześniej chybienie i teraz... Nie, no to już po... Nie no, dwa razy? Nie. Nie, 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 nic z tego, nic z tego. Nic z tego. Aż się grać odechciewa. Jakiego można mieć pecha normalnie? Jak już fajnie wszystko ustawiłem, złodzieja się pozbyłem, zrobiłem osłonę w postaci mgły nad tamtym i cholera chybienia musiały polecieć. Tak, jak najbardziej. Nie trawię tej gry czasami. Zgładzić ich, chłopi sama śmie. Zgładzić ich. Muszę jeszcze raz tego drugiego dziada zrobić. Znają smak cierpienia. Wiedziałem, że chybienie. Ja już to widziałem. Ja już to widziałem, że tak będzie. Przewidziałem to po prostu. I teraz też chybienie. A nie, jednak się postarał. Co kurczę dzisiaj jest z tymi chybieniami? Wszędzie chybienia albo jakieś porażki.
Ile razy oni mi tą włócznię jeszcze tu rzucą na twarz? Żebym ja wam, kurde, tej włóczni nie oddał. Z dwukrotną siłą. I teraz nie było chybienia. A jak znam życie, to ja się chybię. Miałem od razu w niego ładować. Nie, piernicze, kurde, nie biję się z nimi, oni oszukują. Ewentualnie mogę jeszcze jedną rzecz zrobić. Chociaż nie wiem, czy to zadziała. Albo mógłbym właśnie koszmar przyzwać. Przecież nie mogę cały czas polegać na szczęściu tylko. Ile ty masz w ogóle inicjatywy? 60. Żaden bohater u mnie nie ma tyle inicjatywy. Czemu gargulec dostał dwa razy ruch? Ja się pytam. Teraz mnie pewnie tym drugim zaatakuje. Ale to już i tak lepsze wyjście, niż jakbym miał się z tym gargulcem marnować. Naprawdę. Gdyby nie to, że gargulec może walnąć każdą jednostkę na polu bitwy, no to bym się jakoś wybronił. A jednak zrezygnowali. Dobra, świetnie. Tak powinno być. Zmusiłem ich do odwrotu. Przynajmniej na chwilę. Panie. I teraz co wy tu zamierzacie, he? Zgładzić ich. Wy tu jeszcze jeden oddział macie? O cholera. Chyba jednak będzie trzeba skorzystać z czarów. Poznają smak cierpienia. A, tu jest gargulec, no tak. I to jeszcze marmurowy, nie, z nimi się nie bije. Zgładzić ich, komu pisana śmierć. Komu pisana śmierć? Po raz pierwszy rzucili mi jakieś większe wyzwanie. No może nie po raz pierwszy. Ale wiecie, o co mi chodzi. Wpieniają mnie te gargulce. Teraz już solidnie. Naprawdę. Dobra, to z koszmarem. Chociaż nie. Jeszcze nie trzeba się pożegnać. Przynajmniej tego czarnoksiężnika zdjąłem. To nie zmienia faktu, że i tak z nimi nie powalczę, bo jednego ducha mi zabiją. Panie. No ale jakoś ich zatrzymać trzeba. Poznają smak cierpienia. Ewentualnie stracę tego. O nie, nie stracę tego jednego ducha. Bo mi się przyfarciło i załatwił go, a mi się też przyfarciło. A to jest piąty poziom w ogóle. Co z tego? Skoro nieważne kogo sparaliżuje, to i tak duch padnie. Najlepiej ciebie już. Nie no, gra jest przeciwko mnie dzisiaj cały czas. Czyli przegrałem. Dziękuję, do widzenia.
Chociaż wiecie co, opierniczyć, to ja i tak mam tyle forsy, że nie wiem po co ja płaczę za jednym rycerzem. Co innego gdyby to był mój główny oddział. Mogę sobie jeszcze dorobić przecież. Chociaż teraz spróbuję wivernę może. Wivernę i ducha. Zobaczymy czy to zadziała jakoś lepiej. A co tu mi się napatoczyło? A ci. Jeszcze tutaj zostali. Czyli teraz już jest po walce. Tamtych już nie położę. Och, tyle trudności, tyle przeciwności i tyle nerwów. Nawet bohatera mi zabił. No to poproszę jeszcze raz. Dobra, już robię tego wojownika, niech będzie. Poznają smak cierpienia. A, tak myślałem, że awansują. A raczej przypuszczałem. Rycerz... Jeden punkt mu brakuje, no nie mogli już tego punkta dać. Kurczę. Zgładzić ich. Może gdzieś tam będą te elfy? To jest w ogóle koniec już. Tutaj mają stolicę. Ale to jest jeszcze nie koniec. Kurde, wielka ta mapa. Tu już mi się nie uda. A może jeszcze... Nie, tego miasta też nie podbiję. No dobra, ale mi się tam udam w tym kierunku. Teraz na kogo się rzuci? A, znowu włócznia, no. Robicie się nudni. Od razu się cofnęli, jak tylko podszedłem pod ich miasto. Dobra, oszczędzę już sobie dalszej walki. W każdym razie trochę tutaj bardziej odkryłem, już wiem gdzie jest Imperium. Ale gdzie są ich oddziały? Nic tu nie ma. W ogóle dwa zasoby obok siebie praktycznie? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Takiej sytuacji jeszcze nie miałem, a przynajmniej sobie nie przypominam takiej. No chyba, że tu. Ale nie, to strasznie blisko, już jest dwie kratki odstępu. Okej. Legion mi się no bardzo tutaj nie spodobał dzisiaj. Komu pisana śmierć? Nieźle mi się naprzykrzyli. To muszę im pogratulować. Krasnoludy były w miarę spokojne, Imperium ani jednej jednostki mi tu nie wysłała. Nie wysłali. Panie. Tymczasem chyba będę musiał się bardziej wziąć za legiony. Bo oni jeszcze nie mają słabych jednostek. Ten gargulec i ta piąteczka, kurczę. Zwłaszcza, że ci bohaterowie od nich są wkurzający, bo mają więcej inicjatywy bazowo. I trzeba będzie ich rozwalić, to jak najszybciej. Okej, dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was na kolejne odcinki. Do zobaczenia.